W Redzie odbyło się oficjalne otwarcie węzła integracyjnego przy dworcu PKP. To długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców, która poprawić ma komunikację w regionie. Ta inwestycja, było to marzenie już od wielu, wielu lat mieszkańców Redy, a także mieszkańców przyległych, którzy korzystali z takiego nieformalnego tutaj miejsca, gdzie można było samochody pozostawić i dalej środkami, autobusami lub koleją przemieszczać się dalej. Jest to inwestycja związana z ZIT-em, z Gdańskim Obszarem Metropolitalnym. Dlatego też wspólnie podejmowaliśmy pewne decyzje o środkach. Ale to jest jeden z 26 projektów, które są realizowane w ramach poprawy jakości transportu publicznego. Myślę tutaj o 26 węzłach integracji transportu publicznego. Takie realizacje już miały miejsce w Kartuzach, w Cieplewie, w Kościcinie Wejherowskim, w Pszczółkach, a więc kilka jeszcze zostało już zrealizowanych, a jeszcze kilkanaście będzie realizowanych albo jest w trakcie realizacji. Dzięki nowej infrastrukturze powstało ponad 200 miejsc parkingowych, wiaty autobusowe i miejsca dla rowerów. W uroczystościach uczestniczyli samorządowcy z województwa pomorskiego, którzy podkreślali ogromne znaczenie inwestycji dla regionu i całego obszaru metropolitalnego. Dla gminy Puc, dla mieszkańców gminy Puc jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ nasi mieszkańcy, którzy jadą do pracy w kierunku Rumi, Gdyni, Gdańska, to jest miejsce przesiadki na miejską kolej, szybką kolej i bardzo bezpieczna jazda w kierunku docelowym, nie zatłaczają ulic, no i też jadą wygodniej i bezpiecznie. Ale też chcielibyśmy podkreślić tutaj naszą wspólną metropolitalną współpracę, jako że dzieło, które powstawało w trudnych warunkach 4 lata w końcu zostało zrealizowane, ale ono zostało zrealizowane, ja o tym będę mówił w kilku słowach, dzięki współpracy w ramach metropolii. A tych ludzi, którzy korzystają z tego parkingu, bo dzisiaj na tym spotkaniu było kilkakrotnie podkreślone, że 90% rejestracji ma litery GPU. Na terenie dworca w Redzie codziennie przemieszcza się kilka tysięcy pasażerów z powiatu wejherowskiego, puckiego czy Trójmiasta, dla których jest to doskonałe miejsce przesiadkowe. Węzeł integracyjny poprawić ma jakość transportu publicznego oraz wpłynąć na rozładowanie ruchu drogowego na drodze krajowej nr 6. Na obszarze inwestycji zainstalowano także 10 sygnalizatorów świetlnych, doświetlenia przejść dla pieszych, windy oraz kamery monitoringu.